W 1703 roku zwolniono mnie z funkcji organisty kościoła w Arnstadt. Edvard Gazu Lang, jego granie jest przydługie. Tak napisano w uzasadnieniu. Jeszcze będziecie kupować bilety na moje koncerty. Nazywam się Jan Sebastian Bach i jestem kompozytorem. Moje pasje to polifonia, pasja według świętego Jana, pasja Mateuszowa. Lubię też ruch na świeżym powietrzu. Jestem osobą skromną, więc nie chcę się chwalić, ale skomponowałem ponad 1000 utworów, które znacie, i kolejny 1000, które zaginęły. Pewnie mógłbym je odtworzyć, ale niestety pamięć już nie ta. Ponad 1000 ocalałych utworów świadczy o tym, że byłem raczej płodnym kompozytorem. Oprócz utworów spłodziłem też 20 dzieci. Moje skarby to Wilhelm Friedemann, Johann Christoph, Johann Christian, Karl Philipp Emanuel i inni. 19 razy 500 to byłoby 9,5 tysiąca złotych miesięcznie. Ech, to były inne czasy. Bardzo lubię chodzić. Nie mam żadnego urządzenia mierzącego dzienną ilość kroków, ale i tak z pewnością robię więcej niż wasze 7,5 tysiąca. Jest taka legenda. Kiedyś, aby posłuchać gry znakomitego wirtuoza organów Dietricha Buxtehude, przeszedłem z Arnstadt do Lubecki. To jest ponad 450 kilometrów. Czy to prawda? Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Mistrzu, a jakie jest pańskie marzenie? Rower. A jaką muzykę grałby pan dzisiaj? Dzisiaj też grałbym na organach. Jan Sebastian Bach i Wojciech Karolak.